wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Pragnę przedstawić Państwa i mojego gościa. To pan poseł Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Witam pana posła, witam państwa. Nisko się kłaniam panu redaktorowi i naszym słuchaczom. Ja również niezwykle rad i kontent jestem móc widzieć pana posła tryskającego zdrowiem i optymizmem i humorem jak zwykle. Pan czasami ma upiorne myśli, czy nie za bardzo? Sny czasami, które trudno wytłumaczyć. I co się panu wówczas śni? Nie, to trudno to nawet opisać. Jednak pobudka z przyczyny tego snu jest dość trudna. Takie dojście, czy to był jednak sen, czy to jednak jest rzeczywistość. Czy to sen, czy mara? Otoczeń. Czy o tak, czy mara. Więc to tak bywa, ale staram się chodzić z twardą stopą po ziemi. Tak na co dzień myślę, że upiorów jakiś tam wiele obok mnie chyba też nie ma. Panie pośle, to pożartowaliśmy sobie na początek, a teraz zupełnie poważne sprawy. Propaganda rosyjska, tam się w ogóle dzieje wiele ciekawych rzeczy w Rosji, ale jednym z elementów tej propagandy rosyjskiej jest teraz kolportowane takie kłamstwo, jakoby język ukraiński miał się stać w Polsce drugim językiem urzędowym. Jak pan myśli, jaki jest cel tej propagandy? No, wywołanie niepokoju przede wszystkim w Polsce. My wiemy, że ku naszemu chyba wszystkich zaskoczeniu ta otwartość, to otwarte serce Polaków było jednak pewnym zaskoczeniem po pewnych historycznych zaszłościach. To było autentyczne, to było niereżyserowane, to było takie od środka, tak jak powiedziałem, z serca. To pewnie świat zadziwił się. Choć pewnie dlatego przede wszystkim, że nie zna Polaków, ale po części również my sami dziwiliśmy się, że ta otwartość jest taka duża. Nikt nie nakazywał, nikt nie wymuszał. Ludzie przyjeżdżali na granicę, sam tam byłem, widziałem, obserwowałem, sam również z takiej potrzeby serca tam pojechałem. No i raptem jakby te blizny, które gdzieś tam w historii są i o których trzeba jednak mówić, by to nie zostało przykryte, nie są powodem, pewnie tak jak propaganda rosyjska, czy jak wodzowie rosyjscy myśleli, jakiejś przepaści, czy jakichś utrudnień w relacjach polsko-ukraińskich. Więc coś trzeba po troszkę tej benzyny, mimo że ona cenę ma dość wysoką, podlać. Myślę, że to jest jeden z kryteriów, jeden z warunków tego właśnie próby wbijania klina. Ja się tutaj też co jakiś czas spotykam z różnymi, od chociażby taką informacją, że no po to nadajemy PESEL, by mieszkający tu Ukraińcy mogli głosować, a przecież wiadomo, ale na to kogo pan będą doda, głosować. Ale panie pośle, ale to pan pójdzie krok dalej i powie pan, jak ta cała farsa brzmi w pełni. Po to PiS przyjmuje Ukraińców, po to im daje PESEL, żeby ci Ukraińcy poszli i na PiS zagłosowali. Bo to jest pełen przekaz tej frazy. Nie, całą informację i tu już pan tej partii ja nie będę wymieniał, bo to nie ta partia, ani nawet rząd przez tą partię stworzony otworzył to serce, o którym mówię, i te wrota, bo najpierw to Polacy, zwyczajnie Polacy, więc moim zdaniem to kryterium, czy ta ocena, opinia o tym, że to właśnie PiS celowo nie mieści się w kategoriach oceny normalnych ludzi, którzy obserwowali to zjawisko. Więc myślę, że to, ja przynajmniej to o tym nie słyszałem, ale takie stwierdzenie było. A to potem inne, że będziemy wydzielone bloki budowali dla Ukraińców. No jest to podgrzewanie niepotrzebne. Myślę, że większość Polaków się na to nie załapie, nie będzie traktowało to za poważne kryterium podziału. Natomiast, no wie pan, no ja się wcale nie dziwię. Rosjanie cele swoje wyznaczone przed tą agresją nie osiągnęli i wydaje się, że są dalej niż przed 24 lutego. W związku z powyższym jakieś próby destabilizacji będą. Musimy nie obśmiewać, panie redaktorze, nie obśmiewać, tylko poważnie tę sprawę tłumaczyć, bo tak jak ja mówię, no są jakieś w polskim narodzie i całe szczęście te niewyjaśnione, nierozstrzygnięte, niezałatwione sprawy polsko-ukraińskie. Przecież o tym doskonale wiemy. Wiemy. To prawda i musimy o nich też pamiętać.
Bo jak pamiętam ze szkoły podstawowej, kiedyś było takie hasło na ścianie: pamiętając o przeszłości, budujemy przyszłość. I w tym jest dużo prawdy, chociaż wtedy to się odnosiło do propagandy PRL-owskiej. Panie pośle, tak. To teraz nie jest to propaganda, bo te zapowiedzi już padły, mówiąc wprost, też ze strony rosyjskiej. Otóż Europa ma poważny problem, albowiem pod koniec sierpnia, niewykluczone, że jeszcze w przyszłym tygodniu, będą wstrzymane dostawy gazu ze względu na konserwację potrzebną, przynajmniej trzydniową. Mhm. No właśnie, następny jakiś ruch ze strony Gazpromu oficjalnie, ale wiadomo, że tą państwową korporacją zarządzają z Kremla panowie. Pewnie jest też próba zobaczenia, czy jest popłoch, bo coraz bliżej zimy, czy są reakcje jakieś racjonalne i jakie, kto z kim współpracuje, a kto będzie się dodatkowo jeszcze no, jakoś dzielił, czy też krytykował. To jest wszystko działanie na tym polu szerszym, propagandowym, aczkolwiek tak samo istotnym i ważnym jak te działanie zbrojne, żebyśmy mieli tego świadomość, bo podejście obywateli każdego z państw Unii Europejskiej ma wymierny wpływ potem na decyzję rządu. Powinien mieć, myślę, że w demokratycznych państwach nawet ma wpływ na decyzje poszczególnych rządów, od chociażby jeśli chodzi o wysłanie kolejnej partii uzbrojenia dla Ukrainy, czy też jakiejś innej współpracy. No, to jest taki cel, jak o nim mówiliśmy, tylko w innym kontekście propagandy powiedzmy antypolskiej, czy dzielącej Ukrainę z Polską. A minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej Josep Borrell mówi, że no nie, to jest zły pomysł, żeby Ruskim zablokować wjazd do Europy. No właśnie, no tutaj są, rzeczywiście jest podział zdania na ten temat, bo nazywając globalnie Ruskich, mamy na myśli oczywiście całe społeczeństwo. A jak pan wie, choć zdecydowana większość popiera Putina, ale ja się wcale nawet nie dziwię, że tak się dzieje, bo tam innej telewizji nie ma. No niestety wpływ mediów, a tych właśnie mediów w postaci telewizji na myślenie obywateli jest jednak duże. No, tu nie chcę żadnych kontekstów jakby specjalnie rozciągać, ale taka jest prawda. W związku z powyższym wydaje się, że tutaj może do tego nie dojdzie w tym znaczeniu, że całkowicie gazu zakręcą Rosjanie, ale z drugiej strony no sami chcieliśmy to embargo 100%. W związku z powyższym no każde z państw winno brać pod uwagę, że tak się może stać. No to i panie pośle, mamy sytuację taką oto, że mimo tych embarg i sankcji, które są nakładane, ja już pomijam fakt, że rubel trzyma się mocno, bo kosztuje 8 groszy. Jest wyceniany wyżej, aniżeli przed rozpoczęciem tej wojny od 24 lutego. O tyle na przykład są również sankcje wjazdowe dla prominentnych działaczy reżimu Putina, czy też władzy Putina. I tam jest pewnie Pieskow też ujęty, podobnie jak i Ławrow, którzy mają problem z wyjazdem. Ale małżonka już chyba nie, bo widziałem. I jedzie do Grecji i bawi się w najlepsze. No i o czym my mówimy? No właśnie, dziurawe, to jest wszystko dziurawe. No rzeczywiście świat nie jest do końca przygotowany takiemu działaniu jednoznacznemu i kneblowaniu wyjazdów, współpracy gospodarczej. My chyba do końca, nazywam to powiedzmy jako świat Zachodu, nie do końca rozumiemy, co tam się na Ukrainie wydarzyło i że to jest prawdziwa wojna. Ten długość już tego konfliktu, bo tak to chyba w tych kategoriach można powiedzieć, kiedy wcześniej rozważaliśmy nawet u pana w studio, że to będzie kilka dni, kilka tygodni, no takie były też i zapowiedzi wydawało się ze strony Kremla. No tak, ale akurat muszę państwu przyznać, że ja akurat z panem posłem Łopatą wyrażaliśmy obawy, że to niestety będzie trwało. No tak, to prawda, ale pan doskonale też pamięta, że byli tacy, którzy byli przekonani, że to kilka dni i Kijów padnie. No w tym kontekście tak to było traktowane, że Rosja niemożliwe, żeby przeciągała, czy też wręcz przegrała tą wojnę. Więc to biorąc pod uwagę, no jest tak jak jest. Mówiąc szczerze, ja nie wiem, czy jest to możliwe do końca. No można oczywiście nie wydawać wiz, nie wpuszczać, ale czy to oznacza, że jesteśmy w stanie wymóc na społeczeństwie rosyjskim, bo to
To by był efekt zmiany nastawienia. Panie pośle, owszem, tak. I myślę, że prędzej taka decyzja o cofnięciu wjazdu Rosjanom do Unii Europejskiej wstrząsnęłaby tym społeczeństwem, aniżeli fakt, jak próbuje to uzasadniać, czy Hanna Gronkiewicz-Waltz, czy Radosław Sikorski, były szef naszego MSZ-u, że tak nie można, ponieważ warto by było, żeby Rosjanie przyjechali i zobaczyli, jak wygląda demokratyczny świat. Nie, no, jeśli to jest czysta farsa po prostu. Czytałem wypowiedź pana ministra Sikorskiego, akurat on inne argumenty, że no nie wszyscy są jednacy, że są w społeczeństwie i tacy, w związku z tym no tak bardziej demokratycznie, z empatią pewno podchodził do tego problemu, że no ci, co mają nawet inne zapatrywanie, chcą mieć relacje, chcą mieć kontakty ze światem innym Zachodu, abyśmy tak w jeden worek wrzucili wszystkich. Nie wiem, nie mam do końca zdania sprecyzowanego, czy zamykać szlaban na amen, czy też jakieś inne kryteria bardziej ostre stosować, bo rzeczywiście zdjęcie z panią Pieskową na greckiej wyspie no trochę razi i śmieszność taką, jeśli chodzi o działanie państw Zachodu, wprowadza w ten cały. A i sama małżonka dyskusję. Bardzo dobrze się bawiła, mimo tego, że była sama. Co widać na załączonych filmach. W internecie bezproblemowo do znalezienia. Na koniec pana chcę zapytać, ponieważ zbliża się 24 dzień sierpnia. Gdybyśmy szukali analogii do 91 roku, czyli do Dnia Niepodległości i podpisania Deklaracji Niepodległości Ukrainy, spodziewa się pan tego, że Rosja rzeczywiście coś zrobi Ukrainie w tym dniu? Czy w okolicach tego dnia? Powiem tak, trochę Rosja, czy może Putin jest, znaczy nie trochę, całkiem jest nieobliczalny. W tych działaniach takich obok wojennych też. Jak pamiętamy, akurat rozmawialiśmy wtedy u pana w studio, tuż przed dniem, ich dniem wyzwolenia, czy tej II wojny światowej zwycięstwa. I wtedy też się spodziewaliśmy, że będzie jakaś no, petarda, coś się wydarzy. No było dość ciche, przemówienie było bardzo takie skromne, więc ja nie wiem, czy rzeczywiście para poszła w gwizdek i już jakby nie ma nic w zanadrzu, w co tak do końca nie wierzę, znając trochę, czy przypatrując się jego działaniom i mentalności rosyjskiej, albo też no, zaskakuje świat właśnie w tym kierunku, w innym kierunku. Teraz nie wiem, no, wchodziła też tu w rachubę córka tego filozofa rosyjskiego i jej śmierć, którą jakby Ukraińcom przypisywano, choć zaprzeczali, jest już oświadczenie faktycznych. I to rzekomo kobieta z pułkiem Azow związana miała tego dokonać. No tak, no więc nie wiemy, gdzie jest prawda do końca, ale jakby trochę tam z tego tła Ukraińcy zeszli, więc może tego nie ma pretekstu, aczkolwiek czy Rosjanom jest potrzebny pretekst, nie wiem. Wiem tylko jedno, że Ukraińcy sporo nadwyrężyli siłę militarną Rosji i może z tej przyczyny, bym powiedział, tak bardziej optymistycznie patrzę, że może takiego wydarzenia spektakularnego, o którym by świat mówił znowu przez parę tygodni, czego bym życzył i Ukraińcom, i światu, nie będzie. I oby tak było, jak pan poseł powiedział. Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję panu, państwu. Do usłyszenia. Pozdrawiam pana, pozdrawiam państwa. Do usłyszenia. Polskie Radio 20.